Cześć, witajcie. Jest dzisiaj 12 sierpnia 2017 roku. Jest to już drugi dzień wyprawy. Pierwszego dnia nie filmowałem z uwagi na to, że nie było co. Wyjechaliśmy, ja z pracy skończyłem, przyjechałem do domu, zasuwałem, żeby wszystko spakować i od razu ruszaliśmy, także 22.30 przyjechaliśmy tutaj do Świnoujścia. Jestem właśnie na Odrzańskiej 4B w Świnoujściu. Jest rano, jest godzina 7:05. No i się właśnie pakujemy, za chwilę będziemy na przeprawie do Świnoujścia, a następnie dalej na Wyspę Rugi. Stamtąd płyniemy z Sassnitz sobie na Bornholm dzisiaj. Także dzisiaj witać będzie nas Bornholm. Tutaj kolega spakował sobie rowerki. Specjalne elektryczne rowerki, które będą go wspomagały w jeździe. Tu mamy taką wielką bateryjkę. Ja swoje rowerki spakowałem do samochodu. Nie widać, widać mnie bardziej. Są pod tym kocem, musicie uwierzyć na słowo. Pod tym kocem są, tam, na dole. Pójdziemy sobie teraz do domku zobaczyć, czy już reszta wstała. Widzę, że samochód otwarty, to już się pakują. No to idziemy. Dwa pokoje, kuchenka, w której Tomek już buszuje, a tam jest kącik wypoczynkowy i wyro, na którym sobie spałem. O, proszę bardzo. A tu jest już spakowana torba. Tu mam, z tej strony mam ciuchy różnego rodzaju. Z tej strony mam trochę ciuchów, kupę jedzenia. Tu jest trochę jedzenia, kawa, druga kawa, chleb, płatki. No i będzie jeszcze dokupione różne rzeczy, które w trakcie z jazdy do na Rugie będziemy sobie kupować jeszcze w markecie. Dobra. No to sobie jedziemy! Jedziemy! To jedziemy! Jesteśmy w Świnoujściu i czekamy na przeprawę promową. A potem będziemy zasuwać na Rugi. I dzisiaj cel nasz końcowy Bornholm. Na prom w Świnoujściu czekamy w kolejce 30 minut. W końcu wjechaliśmy na prom i podziwialiśmy widok. Szybkie zakupy w Świnoujściu i około godziny 10 ruszyliśmy do Sassnitz. To 160 km, a my ciągle napotykamy korki. Prom na Bornholm odpływa o godzinie 14. Nie nagrywam, denerwujemy się. Na parking przyjeżdżamy o 13.30. Samochody stawiamy na miejscach parkingowych przed szlabanami, bo te są popsute. Spotkany mężczyzna uspokaja nas, że będzie ok. Nie ma już czasu. Trudno. Zostawiamy. Zostało 2 km do promu. Jest 13.50. Będziemy kto pierwszy, aby zatrzymać prom. Dojeżdżamy za minutę 14. Okazuje się, że prom ma opóźnienie ponad 30 minut, a rowerzyści wchodzą ostatni. Fuks. Teraz idziemy na kawę. Tam. Kawę z mlekiem, tak? Kawa niestety okazała się lurą i to w dodatku drogą lurą. Poszliśmy na pokład, tylko tam były jeszcze miejsca siedzące. Gdy nadszedł deszczyk, schroniliśmy się do środka. Każdy próbował się czymś zająć. Na małą wysokość. Bez podpórki ja też mam problem. Bez podpórki już. A to się mogę się wyjąć do tyłu. Oj, tam. Teraz lepiej. Tam jest miejsce, że plecy odkryli, wiesz? Co chcecie teraz? No dobra, podnosimy. Tam jest miejsce, że plecy. Co za ćwiczenie. Hallo.
Nagrałeś? Teraz też nagrywam. Teraz jeszcze mam sobie ładne zdjęcia. Bardzo ładne, bardzo ładne. Tam też musimy jakieś kurtki. Ale przez to... Dzisiaj musimy to zrobić. Ja już jestem głodny. Ale to ten palec, a tym razem przepraszam. O to chodzi. W oddali za szybą było widać mijaną farmę wiatrową. Ja pochodziłem po promie, który trochę kołysał, przez co poruszenie się było utrudnione. W tym czasie inni czytali, drzemali, spacerowali lub chorowali. Ogólnie nuda. W końcu naszym oczom okazało się w oddali Ronę, stolica Bornholmu. Zeszliśmy do rowerów i czekaliśmy na przybicie promu do brzegu. Do Rony przybyliśmy o 18, więc od razu ruszyliśmy w drogę do Akirkeby. Mieliśmy do przejechania 19 km, a jak kolega wspomniał, recepcję na polu namiotowym zamykają o godzinie 20. Dlatego jechaliśmy dość żwawo. Jest wiewiórka. No hej, o widzisz jak na mnie ładnie patrzy. O, do góry idzie. Kici, kici. Jakie na wiewiórka mówi? Aż tak? Dużo działo się tego dnia i na obiad nie było czasu. Na promie kołysanie nie zachęcało do posiłku. W końcu żołądek upomniał się o swoje prawa i musieliśmy coś zjeść. Miejsca nie trzeba było szukać, bo niemal natychmiast się nam okazało, gdy wyjechaliśmy z lasu. Nastroje były dobre, tym bardziej, że prognoza zapowiadała na jutro słoneczny i ciepły dzień. Natomiast pojutrze miało być jeszcze piękniej i cieplej. I jak tam, Gosiu, znajdujesz widoczki? Ładne. Tylko od czasu do czasu zatrzymywaliśmy się, aby zobaczyć piękne widoki i zachwycać się przyrodą Bornholmu. Pole namiotowe, gdzie mieliśmy wynajęte domki, odnaleźliśmy bez trudu. Zameldowaliśmy się i tu zaskoczenie. Część z nas miała spać w śpiworach, bo wypożyczenie pościeli kosztowało 60 koron duńskich. Okazało się, że prócz śpiwora trzeba mieć jeszcze swoje prześcieradło. Jak go nie posiadaliśmy, to musieliśmy wykupić pościel. Samego prześcieradła niestety wypożyczyć się nie dało. Stanęło na tym, że Gosia dostała pościel, a ja spałem na jej śpiworze, przykrywając się swoim. Kolega, który zapobiegliwie zabrał ze sobą prześcieradło, został przez panią sprawdzony, czy nie ściemnia. W domkach nie mieliśmy zlewu i ujęcia wody, za to były czajniki elektryczne i specjalnie do tego celu przeznaczone bańki na wodę. Domki są wyposażone w lodówki, naczynia dla 4 osób oraz plastikowe stoliki i 4 krzesła, a wodę pobierało się z takich słupów z kranu. Przed świetlicą jest drewniany duży taras z stolikami i krzesłami zachęcający do spędzania wieczoru. Jeżeli byłby brak pogody, jest jasna i przestronna świetlica, w której są stoliki i telewizor. Na polu namiotowym spotkaliśmy sporo Polaków i Niemców. Jest wyposażone we wszystko, co potrzebne. No to witam. Jest dzisiaj nowy dzień. Który?
13. O! Niedziela, 13 sierpień 2017 roku. Jesteśmy w Ajki Berry, jeżeli dobrze wymawiam miejscowość. Ciężkie te nazwy. Jesteśmy na polu namiotowym. Wynajęliśmy sobie domki, trójkę i piątkę. Teraz idę się trochę ogarnąć do umywalki. A potem kawka, śniadańko. No i będziemy planować dzisiejszy wyjazd. Już wczoraj trochę zaplanowaliśmy go, ale dzisiaj będziemy do szczegóły ustalać. Kuchnia jest trochę oddalona, daleko, więc trzeba niestety do kuchni chodzić. Tak samo do łazienki. Domki są oddalone około 70-80 metrów. Tak na oko. Może 100. A ja idę sobie, o, proszę, z kawą. Tam. I będę sobie parzył kawkę. Potem śniadanko. Słońce nam dopisało, dlatego postanowiliśmy jeść śniadanie na dworze. Idzie na poran na roweru. Nie, w tym tego nie zrobię. Czemu? Ja to robię. Nie, bo ten nie wkręcę. Następnie. Bo tak pod pióra ją trochę. A jakbyś tak robiła góra dół, góra dół. Nie pod głos, tylko pod pióra. No dziewczyny. Thank you.
Thank you.
Co masz dobrego? Znamy A Beata co ma? Tylko. Ja mam rybę. Ryba w skorupce. Ryba w skorupce, tak. Tak. O, jak się przełamy. Taka jest całkiem niezła konsystencja. No. Takie jajko. Ale bardzo dobre jest.